Mamy na zegarach, a skoro tak, to w RMF FM specjalnie dla was poranne fakty. W studiu faktów. Karolina Jackowska. No właśnie. I Tomasz Staniszewski. Nowy fiskus rusza z kontrolami. Krajowa Administracja Skarbowa w jedno scala. Urzędy Skarbowe, Kontrolę Skarbową i Służbę Celną. Przedsiębiorcy boją się kontroli możliwych zawsze i wszędzie. A celnicy, którzy weszli do nowej służby, używają mocnego słowa szaleństwo. Środa popielcowa, początek postu. Już za chwilę gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie arcybiskup Henryk Hozer. Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej to jakieś szaleństwo. Wchodzi zbyt szybko, jest nieprzygotowana, może sprawić, że wpływy do budżetu spadną. Tak o wchodzącej dziś w życie rewolucyjnej reformie systemu celno-skarbowego mówią związkowcy służby celnej. Z przewodniczącym Związku Celnicy.pl Sławomirem Siwem rozmawiał Krzysztof Zasada. Krzysztofie, wytłumacz, dlaczego celnicy są aż tak krytyczni wobec ustawy? Bo jak twierdzi Sławomir Siwy, duża część celników do dziś nie wie, czy zostanie w służbie, czy będzie musiała porzucić mundur. Informacje do poszczególnych osób wciąż spływają. Ustawa przewiduje redukcję służby o prawie 1/3. Nie wszyscy celnicy wiedzą też, w jakim miejscu będą pracować. Zastrzeżenia budzi też forma decyzji w tej sprawie. Wydali kwity na węgiel, takie papierki, które nie mają formy decyzji administracyjnej. My to po prostu będziemy skarżyć. Siwy twierdzi też, że KAS od dziś nie ruszy pełną parą, także dlatego, że nie ma na przykład wszystkich pieczątek, a także upoważnień do podejmowania decyzji. Część roszczeń może się według niego przedawnić, bo dokumentacja będzie wożona między nowymi jednostkami. Jak podkreśla też lider związku, obniżenie liczby funkcjonariuszy sprawi, że część zadań KAS nie uda się w pełni zrealizować. W wyniku przestępstw gospodarczych Polska traci nawet 60 miliardów złotych. To tyle, ile wynosi deficyt budżetu państwa, niemal trzykrotność tego, co państwo wydaje na program 500+. Utrudnienia na drodze krajowej numer 62 w Chełmcach w Kujawsko-Pomorskim. W zderzeniu dwóch samochodów ranna została jedna osoba. Trasą Kruszwica-Włocławek w tej chwili przejechać można tylko wahadłowo. Górnicy z katowickiego holdingu węglowego po jego połączeniu z Polską Grupą Górniczą mają być wynagradzani na zasadach obowiązujących w PGG. To jest jedno z wynegocjowanych w nocy postanowień w sprawie połączenia spółek. Ostateczne porozumienie ma zostać podpisane jeszcze przed 10:00 po akceptacji wszystkich związków zawodowych. Na poranną rozmowę w RMF FM w naszym warszawskim studiu Robert Mazurek i jego gość. Witamy. Dzień dobry. Państwa i moim gościem jest arcybiskup Henryk Hozer. Kłaniam się niską. Dzień dobry. Dzisiaj środa popielcowa i wielu ludzi rozpoczyna post. Czym się różni post od diety wegańskiej? Oni i tak nie jedzą mięsa. Dieta wegańska służy głównie ciału. Post służy głównie duchowi. I to jest ta różnica celowości i motywacji. Ja mam tutaj takiego wydawcę. Wygląda trochę jak bezdomny, chociaż wymyty. Weganin, sportuje się. No, post ma całe życie. No, ma całe życie, ale oczywiście post w znaczeniu religijnym ma zupełnie inną funkcję, mianowicie uwalnia od pewnych rzeczy drugorzędnych, żeby zająć się istotnymi rzeczami o ponadczasowym znaczeniu. To na czym ma polegać post, oprócz tego, że nie jemy mięsa? A polega między innymi na wykonaniu pewnych zaleceń, instrumentów postu, powiedzmy tak. Modlitwa to jest kontakt z Bogiem bezpośredni. Jałmużna to jest gotowość pomagania innym i wreszcie jest też w poście bardzo ważny czynnik, by oprócz postu i jałmużny również zajmować się sprawami takimi, które prowadzą przez Boga do człowieka. No, czyli rozumiem, nie najważniejsze jest to, żeby nie jeść, zamiast mięsa jeść sushi. To zostawmy. Chociaż muszę powiedzieć, że no to jest przecież Księga Joela, tak? Żeby rozdzierać nie serca, nie szaty, a właśnie rozdzierajcie wasze serce, a nie szaty, tak? Tak, a później Izajasz mówi, jak to było, obrzydły mi wasze święta Nowiu i Szabaty. Tak, dlatego, że one były zmaterializowane, były zewnętrzne w stosunku do człowieka. Post to jest głęboka orka ludzkiego sumienia, tak bym powiedział. To poorajmy trochę to sumienie. Rozpoczynają się już wkrótce, bo właściwie w sobotę protesty kobiet. Pewnie będą trwały do 8 marca. Jednym z takich symboli stanie się pigułka dzień po. Minister zdrowia pigułkę antykoncepcyjną dzień po wpisał na taką listę leków, które można kupić dopiero na receptę. Dotychczas była bez recepty. Powinna być na receptę, bez recepty, jak to powinno być? To jest bardzo złożony problem oczywiście. Chciałbym powiedzieć, że w mojej ocenie antykoncepcja i skrajna postaci tej pigułki
przede wszystkim jest nakierowana na ludzką fizjologię, a nie na chorobę. I to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy powiedzieć. A z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że pigułka antykoncepcji awaryjnej, jak to się mówi, ma również mechanizm poronny. I jest to bardzo... No i tutaj właśnie widzi ksiądz Rybsku. Ja nie będę z księdzem polemizował, bo ja nie jestem w przeciwieństwie do księdza lekarzem. Natomiast no, w telewizji wypowiadają się jacyś profesorowie, którzy mówią, absolutnie to nie jest pigułka poronna. To jest zakłamywanie rzeczywistości. Nie byłaby antykoncepcją awaryjną, gdyby nie była jednocześnie poronną, bo to się pobiera już postcoitum. A więc musi być i to działanie i ten mechanizm. Spytałem o to, czy powinno być na receptę, czy nie? Oczywiście na receptę, bo to jest hormon. Wszystkie hormony się oprócz właśnie tych sprzedaje na receptę, dlatego że bardzo głęboko modyfikują fizjologię człowieka. Zostawmy więc te pigułki. Czy nie martwi księdza to, że coraz więcej kobiet, mam przynajmniej takie wrażenie, nie liczyłem tego, od razu mówię, wyraża gotowość wzięcia udziału w takich manifestacjach, protestach. Coś takiego się dzieje rzeczywiście, że kobiety się pod tymi hasłami jednoczą. No jednoczą się i trudno to inaczej nazwać, ale jednocześnie jest w tym jednoczeniu się dużo nieporozumień, dużo przekłamań, dużo uprzedzeń, które nie mają miejsca. Nawiązywanie do 8 marca na przykład, to jest walka o równość kobiet i mężczyzn. I co Kościół może powiedzieć tym ludziom, tym kobietom? Że ich prawa nie są niczym zagrożone w sumie. Kościół przecież nie życzy kobietom złego życia, tylko dobrego życia, pełnego życia i również pełnych możliwości psychofizycznych, powiedziałbym. To zmieniając temat, porozmawiamy trochę o nowej misji księdza arcybiskupa, czyli o Medjugorje. Kiedy się ksiądz dowiedział, że będzie papieskim, specjalnym, nadzwyczajnym wysłannikiem do Medjugorje? No, dowiedziałem się przed publikacją tego faktu i miałem... A kiedy to było? To było w listopadzie zeszłego roku. I to jest historia, przepraszam, trochę jak z Jamesa Bonda, tutaj mi mój wydawca mówi, słuchaj, to jest bałkański łącznik, bałkański wysłannik papieża, ale mnie to przypomina bardziej imię Róży. Rozumiem, że ksiądz tam pojedzie do tego tajemniczego klasztoru, gdzie ci niepokorni mnisi siedzą, którzy no tam opiekują się tymi mającymi widzenia. Rozumiem, że będą teraz ginąć w tajemniczych okolicznościach. No tak, to jest bardzo sensacyjna opowieść, natomiast moją rolą jest stwierdzić, jaki jest stan faktyczny i jednocześnie zbadać jeden tylko aspekt, a mianowicie jak jest zorganizowane duszpasterstwo tych tłumów ludzi. Przeszło 2 miliony rocznie przybywających. No właśnie, miliony ludzi przyjeżdżają, a Kościół nie uznaje objawień w Medjugorje za nadprzyrodzone. Jeszcze nie uznaję, dlatego że pracowała komisja, która tym problemem się zajmowała i ta komisja skończyła pracę. Natomiast komplementem, dodatkowym aspektem jest właśnie ten fenomen napływu ludzi i jak oni są przyjmowani, jak oni są objęci troską duszpasterską, można by powiedzieć. To jest zresztą dość dziwny przypadek, kiedy o takiej misji więcej można przeczytać w prasie zagranicznej niż w polskiej. Ja sporo czytałem w anglojęzycznych periodykach i oni przedstawiają to sensacyjnie, że przyjedzie arcybiskup i zdecyduje, czy te miliony ludzi modlą się, cudzysłów, legalnie czy nielegalnie. Czy te cuda są legalne czy nielegalne? No to już jest licencja poetyka, dlatego że my pracujemy w oparciu o fakty, a nie w oparciu o te różne sensacyjne interpretacji. Dobrze, to proszę mi powiedzieć, czego oczekuje od księdza papież Franciszek? Oczekuję, żeby przede wszystkim opisać strukturę duszpasterską i jednocześnie stwierdzić, czy ona jest adekwatna do potrzeb przybywających ludzi, pielgrzymów, którzy napływają masowo. A co to znaczy tak na nasze? Na no Polski? Na nasze, to powiedzmy, to trzeba by wejść w takie szczegóły, ale jest obsługa sakramentalna, jest obsługa Słowa Bożego, jest obsługa również dotycząca choćby przyjęcia od strony logistycznej. No ale to ksiądz nie będzie zajmował się tym, czy są hotele w wystarczającej ilości w Medjugorje.
No tak, ale niewątpliwie jakaś interakcja zachodzi między tym, co Kościół proponuje i tym, w jaki sposób ci pielgrzymi są traktowani. Skoro jesteśmy przy papieżu Franciszku, to czy zmieni się nauczanie papieskie i rozwiedzeni i żyjący w małżeństwach, w związkach niesakramentalnych będą mieli prawo przystępować do komunii? Nauczanie papieskie jest ciągłe. Z jednego pontyfikatu na drugi. I tutaj Ojciec Święty wyraźnie o tym mówi, Ojciec Święty Franciszek, że nie ma zmiany nauczania Kościoła i jeżeli ktoś ma wątpliwości interpretacji tego dokumentu Amoris Laetitia, to powinien sięgnąć do dokumentu Jana Pawła II, Familiaris Consortii. O tym, czy będzie klątwa za klątwę i o dniu ofiar, modlitw za ofiary pedofilii, porozmawiamy jeszcze w rmf24.pl i w interi.pl. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy, kłaniamy się. Jesteśmy w internecie cały czas. Księże arcybiskupie, będzie klątwa za klątwę, czyli za przedstawienie w Teatrze Powszechnym. Pytam dlatego, że to jest teatr leżący na terenie diecezji, księdza arcybiskupa. Tak, no ale oczywiście diecezja nie ma żadnego wpływu na założenia programowe tego teatru, a z drugiej strony no, nasze stanowisko zostało już opublikowane. I to jest bardzo wstrzemięźliwe stanowisko, to znaczy wy prosimy o modlitwę przebłagalną za dokonujące się na scenie bluźnierstwo, za znieważanie symbolu krzyża, za znieważanie świętego Jana Pawła II oraz obrazy uczuć religijnych, tak pisze. No, to są bardzo poważne stwierdzenia, które są ekstremalne, tak jak i ekstremalna jest ta sztuka, która ciągle testuje granice możliwości, proszę zauważyć. Ja to nazywam słowem transgresja. Ale sztuka zawsze żywiła się transgresją. Tak, ale sztuka mimo wszystko również się żywiła pewnymi kanonami sztuki, których tu nie ma. Tu są, powiedzmy, w ogóle porównywanie tego do sztuki jest nadużyciem moim zdaniem, bo to jest takie przedstawienie w dużej mierze kloaczne, które nawet kwalifikuje się jako pornografia na scenie. Ludzie mają prawo chodzić na takie bluźniercze sztuki, czy nie? Tak, ale to jest teatr otwarty. To nie jest klub zamknięty, w którym można robić, co się chce, ale to jest teatr otwarty i to jest teatr dotowany z podatków wszystkich. A więc obrażanie uczuć religijnych, symboli religijnych, najwyższych świętości za publiczne pieniądze jest publicznym skandalem po prostu. No i na ten skandal jak może ksiądz, kuria zareagować? Oprócz modlitwy jakoś w jakiś inny sposób? Czy? Pozorną słabością chrześcijaństwa, że nie ma działań siłowych. Rozumiem, że nie macie diecezjalnych sił zbrojnych. Mamy sił zbrojnych i to nie jest dżihad, prawda, który byłby głowy poobcinał wszystkim. Natomiast za takie żarty mogą się skończyć tak, że ktoś później powie, ubolewa arcybiskup Chorzy. Nie, absolutnie nie ubolewam i dlatego naszą odpowiedź to jest właśnie modlitwa, ekspiacja, po prostu wyrównanie tych krzywd moralnych, które się dokonują pod wpływem tego typu publicznych przedstawień. Ale to porozmawiamy o czymś szerszym. Czy w ogóle nie jest tak, abstrahując teraz od tego spektaklu, bo rzeczywiście ja sam mam poważne wątpliwości, czy to jest sztuka, czy po prostu publicystyka ubrana, dość szczególna zresztą publicystyka ubrana w taki kostium sztuki. Ale czy pytanie poważniejsze nie brzmi, czy Kościół nie ma problemów w ogóle ze sztuką współczesną? No nie sądzę, dlatego że Kościół oczywiście, proszę zauważyć, był zawsze mecenasem sztuki. To się skończyło. Najwyższe dzieła jeszcze powstają nadal. Były zorganizowane, były finansowane często przez Kościół i to jest kanon całej naszej kultury europejskiej przecież. Dzisiaj sztuka jest zagubiona, sztuka nie ma wyższych inspiracji, sztuka jest sformalizowana często dlatego szokuje. Sztuka ma swoje problemy, ale problemy ma też Kościół, to znaczy jak powstają nowe kościoły, nowe budynki, nowe świątynie, to one są zwykle według takiego gustu, powiedziałbym, przeciętnego parafianina. I tu nie ma miejsca na jakiś mecenat. No mecenat jest, bo te budynki są wznoszone przez fundusze kościelne. Natomiast jest bardzo źle, jeśli chodzi o architekturę sakralną dzisiaj. Po prostu architekci nie mają wyczucia sakralności budynku. Architekci nie mają wyczucia, czy księża żądają, żeby to wszystko wyglądało tak, jak oni są przyzwyczajeni do tego, że powinno wyglądać? No, nie mają wielkiego wyboru, prawda? Bo na rynku architektury
nie ma interesujących propozycji. Bo mnie to akurat naprawdę taka interesuje. Sztampa dominuje. Sakralna sztampa, to prawda, ta. Sacro Polo. Ta. Ale to niech mi w takim razie ksiądz arcybiskup łaskawie wskaże jeden kościół w księdze diecezji, który byłby inny. Który byłby inny z nowych kościołów. Naturalnie. No, są takie powtórki na przykład ze stylu barokowego. I, co, to jest jakieś nowoczesne? No, ale to jest przynajmniej odwołanie się do jakiegoś stylu, który jest bardzo zakorzeniony w naszej mentalności. Z innych bardzo mi się podobają kościoły, które były zrealizowane przez profesora Marzyńskiego. Nawet małe, w takich malutkich parafiach jak Starogród, jak Kiciny. Proszę pojechać i zobaczyć. Bardzo sensowne, ładne i funkcjonalne kościoły. Pojadę i sprawdzę, jak wygląda gust księdza arcybiskupa Henryka Hozera, ale ostatnie pytanie jest pytaniem serio. W ten piątek prymas polski, arcybiskup Wojciech Polak, zaapelowałby, tutaj no to jest powtórzył właściwie apel papieża Franciszka, by odbyły się modlitwy za ofiary pedofilii. I to bardzo słuszne. Powinniśmy modlić za ofiary pedofilii, ponieważ też zbrodnia bardzo ohydna zresztą, o której Jezus powiedział, że taki, który się tego dopuszcza, to lepiej mu założyć kamień młyński na szyję i utopić. Mhm. Więc to niesłychanie radykalne powiedzenie. Ja jestem też tego zdania. Oczywiście topić nie będziemy, ale będziemy tępić. Ale będziemy, zresztą mamy w Kościele już pragmatykę i powiedzmy przepisy niesłychanie precyzyjne i ścieżki postępowania bardzo jasne. Żadna inna instytucja nie wypracowała takich. Jak to wygląda w tej chwili? Jak się dowiadujecie? Ale no dobrze, z jednej strony mówi się, że macie takie mechanizmy, ale z drugiej strony jak się dowiadujecie, to czasami jeszcze ciągle jest taka myśl, nie ma takiej myśli, a może przesuńmy go, może przez... Nie, tego się nie stosuje absolutnie. W tej chwili obowiązuje zasada, że trzeba takiego człowieka zawiesić w jego czynnościach, przede wszystkim odsunąć od kontaktów z dziećmi. No i musi być oczywiście jakaś obiektywna ankieta, dochodzenie bardzo szczegółowe, żeby zebrać materiał dowodowy. I sprawa jest rozstrzygana już nie na szczeblu diecezji, tylko w kongregacji nauki wiary. No, gdy sprawą zajmuje się sąd powszechny, nie kościelny, to sprawa jest dość oczywista. To znaczy, to on decyduje o tym, co z takim delikwentem podejrzanym zrobić. Natomiast czasami są sprawy, powiedziałbym, no nieoczywiste, bo na przykład nie ucierpiały dzieci, no tylko ludzie po 15 roku życia. Jeśli chodzi o Kościół, to kryteria wiekowe są zaostrzone. Pedofilia ma miejsce do 18 roku życia i jednocześnie jest bardzo długi okres przedawnienia. Mhm. Prawda? Dużo dłuższy niż w prawie cywilnym. Także miejmy nadzieję, że w takim razie nie będzie ksiądz arcybiskup musiał z tych mechanizmów korzystać zbyt często. No, mi się wydaje, że myśmy już wszystkie przypadki znane już przekazali do kongregacji. Dziękuję. Z całym materiałem dowodowym. Dziękuję serdecznie za wizytę w naszym studiu. Kłaniam się nisko. Do widzenia, do usłyszenia. Dzień Boże.